niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Historia sanktuarium Matki Bożej w Ardęgowie. Sanktuarium w Ardęgowie powstało w miejscu objawień Matki Bożej w roku 1719. Rozeszła się wieść po okolicy, że Matka Boża objawiła się 11-letniemu chłopcu o imieniu Andrzej, który w tym miejscu pas bydło należące do dziedziczki Wartęgowa, Rozalii Sapławskiej. Chłopiec, opisując całe wydarzenie przed komisją biskupa chełmińskiego badającą sprawę objawień, powiedział, że najpierw ujrzał, jak jeden z wołów stanął przy krzaku i zaczął ryczeć. Chłopiec podbiegł i zauważył okrągłą blachę, na której był namalowany obraz z Matką Bożą. Z obrazu biła dziwna światłość. Poza chłopcem nikt nie widział obrazu. Gdy miejsce to próbowano przekopać, wytrysnęło źródełko. To jest właśnie studnia. Od tej chwili zaczęły w tym miejscu gromadzić się na modlitwie tłumy ludzi. W niedługim czasie ludzie zaczęli przekazywać sobie radosną nowinę o wielu łaskach, jakich tu doznają chorzy, o uzdrowieniu człowieka pokąsanego przez wściekłego psa, o uleczonym dziecku, czy też o ocaleniu miasta Brodnicy przed zarazą. Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Brodnicy ufundowali 7 obrazów przedstawiających boleść Maryi. Z biegiem lat liczba osób doznających łask za przyczyną Matki Bożej z Wartęgowa była coraz większa. W miejscu wydarzeń postawiono kapliczkę, a w niej figurę Matki Bożej według opisu chłopca. W 1925 roku wykupiono ziemię od hrabiego Joachima Alvesvena i postawiono większą kaplicę 29 listopada 1945 roku. Spalili Niemcy kaplicę. A figurę Matki Bożej uratowali w porę ostrzeżeni tutejsi mieszkańcy, którzy przewieźli ją do kościoła parafialnego w Ostrowie. Po wojnie miejscowa społeczność wybudowała nową kaplicę pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Do dzisiejszego dnia wiele osób pielgrzymujących do tego miejsca doznaje łask za przyczyną Matki Bożej z Wartęgowa. Ksiądz Michał Napierała, kustosz. Nie ma jak